Halo, halo. Halo. Dobra, widzę Was. Mam nadzieję, że Wy mnie słyszycie i to dobrze. Ja wyłączyłam już głos u siebie, żeby mi było po klasku. I witam Was serdecznie na naszym copiątkowym tworzeniu. O, patrzcie, szukam odpowiednich rzeczy i zostawiam. Więc witam Was z tej strony, witam ja, Monika. Dzisiaj mój wybór padł, albo wylosowana zostałam na pudełko szufladkowe. Pudełko szufladkowe. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że u mnie się pojawia bardzo. Cześć, Marzenko. Pojawia się bardzo często. Bardzo lubię tworzyć, ale zupełnie zdążyłam dzisiaj wejść do pracowni, więc moje biurko jest od ostatniego projektu jeszcze niezbyt fajne, ale przepraszam Was bardzo. Prosto. Cześć, Wiktoria. Pędźmo prosto z i tu jest i różowe, dobra, nie będę, nie zwracajcie mi to uwagi, bo położę tam papiery. Będziemy dzisiaj pracować właśnie na pudełku szufladkowym i na papierach Karoliny Bukowskiej, Men's World. Nie wiem, czy znacie, czy lubicie. Tak, podlajkowała Wam już Wiktoria pudełko szufladkowe. Ja mam granatowe, matowe. To jest taki ciemny, ciemny granat. Piękny kolor. Chociaż mam i zastanawiałam się nad pudełkiem czarnym. Nad pudełkiem czarnym, ale w końcu zdecydowanie ten arkusz przekonał mnie do granatu. Bardzo mi się podoba. Przekonał mnie do granatu i dlatego wyszło granatowe. Papiery są fajne, bo nie ma na nich dużych grafik. Są bardzo uniwersalne. Jeżeli tworzyliście z nich, to wiecie. I naprawdę i takie industrialne, i bardziej rustykalne. Myślę, że do wielu projektów można to użyć. Ten na przykład do młodzieżowej pracy też można z kleksami, z graffiti użyć. Myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi. Tutaj ten też jest fajny do Art Journala nawet, do jakiejś strony, do LO by fajnie było, bo te sznurki można też przeciągnąć, więc wiele możliwości dają te papiery. No a ta zieleń to jest po prostu magiczna. Kto mnie zna, to wie, że lubi zielony i niebieski. To są typowo moje kolory. Więc tamtą zieleń sobie zostawię, na pewno pojawi się praca u mnie z tą zielenią, więc wypatrujcie i będziemy działać. Czyli zaczniemy sobie od złożenia. Ja sobie docięłam papiery, żeby to już nie trwało nie wiadomo ile. Przygotowałam sobie tu elementy. Cześć Elu! Przygotowałam sobie elementy, które mniej więcej wykorzystamy na... No ale to Wam później pokażę, co tam jeszcze mam. Czyli zaczynamy sobie od pozaginania. Mamy, tu jest bardzo dużo bigów. Zawsze pamiętamy bigiem wypukłym do środka. Zaginamy po kolei wszystko, przeprasujemy kością, żeby potem nam łatwiej było. Dobra, i zobaczcie, jak pięknie nam się składa. Widzicie co? Muszę trochę tą białą schować, bo mi tu brudnie w pracy. Przepraszam, bardzo mocniej, ale po prostu
zabrania mają swoją, rządzą się swoimi prawami. Myślałam, że będę tutaj na zebraniu, a ja po prostu siedziałam i siedziałam na tym zebraniu i tak się kończy. A że jestem z tych osób, które nie lubią wychodzić po angielsku, no to siedziałam do końca. Dobra, ale mniej więcej już jest ogarnięte, już mnie nie straszy. Dobra, to działamy. Tak, mamy. Jest. Opa. Cześć Marta, cześć. Tak, i po kolei wszystkie. Piękny jest ten granat. Nie wiem, czy już mieliście do czynienia z tym granatem nowym. To jest nowy odcień. To jest głębszy. To jest ten stary nasz granatowy kolor, a to jest ten nowy. Widać różnicę, prawda? Zobaczcie sobie. Ja nie mam skrawków tego, ten, ale my sobie tutaj ten drugi użyjemy. Nie będzie nam się kłóciło, bo fajnie się z tamtymi papierami wiąże. Tak rozkładamy, żeby sobie tutaj te zagiąć. Też przeprasujemy. Tak. Dobra. Jest. Tak. One tutaj wchodzą, więc o, z tej strony, zobaczcie, już możemy sobie zrobić. Jeżeli nie mieliście do czynienia jeszcze z szufladką, to zawsze najpierw te boczne sobie zaginamy. Nie używamy już tutaj żadnego kleju, niczego, tylko zaginamy i potem trafiamy. Tutaj są takie przycięte, ten. Można sobie użyć dodatkowo. Widzicie? Żeby tutaj ładnie sobie trafić. O, coś mi się nie idzie. Wiecie co, weźmiemy sobie tym nożykiem, pomożemy. Albo moje ręce są dzisiaj nie współpracujące. O, z tej strony pięknie poszło. Widocznie tutaj nie natrafiliśmy dobrze. Jak się on trafi, to jest. Mi się zagięło teraz i jest już. Staram się jeszcze raz to wykrytykować. Tam to już ładnie weszło. Zaraz zobaczymy, co tam mi się przytrafiło. Bo coś mi się przytrafiło niefajnego. Zaraz zobaczymy, co tam mi się wydarzyło. Zaginamy listewki sobie do środka. I tutaj. I zobaczcie, z tej strony poszło idealnie. Coś musiałam źle. O, widzicie, tutaj jest idealnie nam się złożyło. A tam to zaraz dopracuję. Widzicie? Super. A tutaj już on, no, zagięło mi się i już tą stroną spróbuję go tu włożyć. O, widzi. Olivia nam tu, nie wiem, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Nie wiem dlaczego, ale już jest. Już jest. Złożyło się. Jest. Może jeszcze trochę mogłoby wejść. Myślę, że jest ok.
A teraz górę najpierw okleimy. Dzisiaj zrobimy klasyczną formę szufladki. Nie wiem ostatnio, czy widzieliście. Ja zrobiłam szufladkę, zmodyfikowałam i szufladka wyszła nam w formie otwieranej książki. Też można tak zrobić, więc też pomyślcie o tym, może tak robiliście, więc to też jest jakieś wyjście. Dzisiaj będzie standardowo. Moja szufladka będzie mieściła w środku czekoladę i bon zakupowy. Więc można sobie różne rzeczy przemyśleć. To są moje rzeczy, które sobie powycinałam. Powycinałam to za chwilę. Aha, to też, to jest druga warstwa. To niepotrzebne jest. Nie, ten kolor nie. No właśnie. I widzicie, jak mamy szufladkę, mamy z jednej strony tą listewkę przyciętą po ukosie. To jest to miejsce. To jest to miejsce, w którym będziemy, które idzie do środka i jego nie oklejamy, bo to jest klejenie naszej szufladki. Ja wolę sobie najpierw okleić papierem i przejechać porządnie kością do pikowania. No coś mi się tu nie zgadza, powiem. Co jest znowu narobiłam? Wydawało mi się, że... No. A może to nie to. O, dobra. Widzicie? Już jesteśmy w domu. Dobra. Coś. Moje nieogarnięcie jest. Cześć, Agatko, cześć. Jak tam rymy dzisiaj jakieś usłyszymy? Wszystko już odcięte. Tak, przygotowałam się, żeby nie było, nie trzymać Was tu w niepewności. Nie, lubię mieć przygotowane, chociaż widzisz, tak jak już mówiłam, nie wszystko poszło tak, jakbym chciała, bo miałam dzisiaj zajść jeszcze do pracowni, a z pracy jechałam prosto na zebranie i teraz dopiero wróciłam do domu przed paroma minutami. To najpierw dzieci zdały relację, co u nich było, i kolacja, i do przodu. I jedziemy dalej z koksem. I nie weszłam do pracowni nawet na minutę, żeby tutaj przygotować. Wczoraj sobie docięłam, ale już nie miałam siły. Czego nie miałam siły? Ogarnąć. Byla tu po robocie. I nie do końca jest tak, jakbym sobie życzyła, no ale rzeczywistość swoje, ja też swoje. Przepraszam Was za to mocniej. A widzicie, czego jeszcze nie zrobiłam? Już tu mam odcięte. Dobra, jeszcze go drobny wezmę. Już wiem, co zrobić. I szukamy sobie malutkie kółeczko. Tak, żeby tę naszą dziureczkę, żeby naszą dziureczkę tutaj, teraz muszę, nie wiem, czy to jest dobry wykrojnik, patrzę. Ale to nie będzie ten. To będzie ten, dobra. Więc będzie praca na spontanie. No, Agatko, uwielbiam Cię za te rymy. Jezusie, ja nigdy nie miałam, bo jestem tej twardej, twardego słownictwa, że tak powiem, bardziej jest ścisły i niepisanie, to po prostu idzie straszna mordęga, po prostu nienawidzę tego. Oj, bardzo, bardzo, uwaga, to jest dla mnie najgorsze, co mogło być. Każdy rodzi się z innym tym, nie? Darem. Jestem zdecydowanie ścisły. Yes. A nie wiem, jak to ten dusz artystyczny, czy to bardziej ze ścisłymi idzie w parze, czy z humanistycznymi. Aż tak to. O, i sobie docięliśmy i pięknie to wygląda, więc przyklejamy. Ta strona też jest super. No właśnie, ja mam ten ból w papierach, że nigdy nie wiem, którą stronę wybrać.
musiała zawsze kupować po dwie sztuki z danego papieru, żeby każdą stronę użyć. Po dwie paczki, nie? Danego papieru. Jak wam się rok szkolny zaczął? Czy wy już dzieci nie macie w tym wieku i nic wam nie jest straszne? Ja już drugie puściłam do szkoły, więc rety, zaczyna się. Zaczyna się weekendy pełne obładowania. Dobrze, że jeszcze wszystkich zajęć dodatkowych nie mam. Jak się zaczną, to już wpadniemy w tą karuzelę. W karuzelę i no, ten będę się wdrożyć. Jak już się wdrożymy, to jakoś pójdzie, nie? Ale początek jest zawsze ciężki. Już mamy, to jest takie piękne. O, raju, co mi się tu stało? Dobra, to i tak się przyrzucam. Coś dzisiaj nie jest mój dzień chyba na tworzenie. To mam nadzieję, że z wami jakoś mi pójdzie. Że tu tych gaw nie będzie tyle. Źle się czuję. Nie, u mnie jeszcze tego nie było. Mimo wszystko, no mój syn dzisiaj mimo tej pogody se pojechał się w bluzie do szkoły, a u nas padało, u was z deszczami, no deszczami, padało dzisiaj cały dzień, teraz mży, od 17 mży sobie, a tak to padało równo, ja pojechał się rowerem w bluzie, więc jak ja go zobaczyłam, jak on przyjechał, jak ze szkoły zdjęcia, ja byłam przerażona. Zwariowany dzień. O, widzisz? To witaj w klubie. U nas powoli się układa to szaleństwo. No u nas też powoli się układa. No nie powiem, że nie. I chwilę odczekamy, jak się to wszystko nam to pięknie przyklei. On wam pięknie tarcza wygląda. Podoba mi się bardzo. Jedziemy. Hop. Młodsi bracia chorzy, jeden jelitówka, więc jakiegoś wirusa. O kurczę, to szybko zaczynacie. U nas na szczęście jeszcze nic, ale to na szczęście może jutro się okazać, czy coś będzie, nie? Bo to tak też może być. Prawda? No, więc wiecie, nie chwalmy dnia przed zachodem, jak to się mówi, bo to się ma to szczęście, ja ten telefon mogę mieć. My jeszcze mamy właśnie w niedzielę imprezę dwóch chłopaków moich, urodzinową, więc na bogato, na pewno. Dobra. No zdecydowanie nie jest mój dzień, bo nie panuję nad papierem. Jak nigdy. O kurczę. No to nie fajnie, Gosiu. U nas na szczęście nie. Chwilę sobie przytrzymamy, żeby nam ten chwycił ten klej. Sobie tu zostawimy i pokażę wam, co tu przygotowałam do ozdabiania. Na pewno zrobimy mocno warstwowo, no bo dla faceta nie dodamy kwiatów, bo ja nie chcę dzisiaj dodawać kwiatów. To nie ten klimat dla mnie. Więc, o, to wszystkiego najlepszego, że dzisiaj dziękuję w imieniu moich chłopaków. Jak to ten młodszy mówi, mam urodziny, mam urodziny.
pomiędzy. Między będzie. Więc zrobimy sobie dużo warstw, poziomów, przejścia. Przygotowałam, wycięłam sobie takie właśnie dwa. Ja mam nadzieję, że u nas choćby we wrześniu będzie bez chorowania. No to też mam taką nadzieję, Agatko. To trzymamy kciuki razem. Ja za ciebie, ty za mnie. Zobaczcie, sobie zrobimy takie tagi. Tutaj jeszcze też warstwę. Będzie tak jak ta dłuższa. Tak, zaraz nitownicę wezmę, zrobimy nitę, sznurek. Troszkę banerków wycięłam również w tych kolorach, jakich mamy. Taką siateczkę też wycięłam, żeby podbudować tutaj nam tą kompozycję. Wycięłam te gwiazdki z wykrojnika, który jest dołożony do tych tagów. Uwielbiam te gwiazdki, no po prostu to jest cudo, 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 jeszcze raz cudo. Tu mam wycinanki z właśnie z tej, na początku myślałam, żeby motor dać, ale nie jestem do końca pewna, na pewno wyjdzie w praniu, co to wyjdzie. Co to będzie. Facet jest ogólnie nijaki, niczym się nie interesuje i tyle. Telefon. No więc zrobimy taką nijaką pracę. Książki lubi, więc mu ten do MC-ku daję bon i tyle. Języku, to będzie chciał poczet królów polskich, czy co tam, bo historią się. Skąd te gwiazdki, to już ci mówię, Wiktoria. To jest taki, to jest cały zestaw, wiesz, wykrojników, All Create, to nie wiem, czy mogę reklamować, to w razie czego to napisz do mnie, na privy to ci powiem. Jest taki zestaw 8 właśnie wykrojników, są te 4 wielkości tagów i takie dodatki. Powiem wam, że fajne. Czyli tutaj mamy. Ja chyba będę przez dwie od razu zrobię. Dobra, to sobie podbijemy birmatą. Podbijemy. Proszę cię bardzo. Podbijemy sobie birmatą. Ten mój. Dobra. Rączka będzie przez chwilę. Takie mam resztki, nie wiem, czym wy lubicie podbijać sobie, czy birmatą robicie, czy taśmą, czy kosteczkami. Ja akurat zaopatrzona jestem w duże tej ilości birmaty. Wsparłam tutaj licytację dla chłopca i mega, mega, mega wielki właśnie, mega wielki karton posiadam birmaty właśnie taki po powycinankowy. W ogóle kicham dzisiaj. Mój mąż też zaczął kichać od wczoraj, więc nie wiem, co to przyniesie, a mieliśmy we wrześniu nie chorować. Nie, Agatka? No. Ale co to będzie, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że te zawirowania pogodowe są fatalne. No przecież to, co to jest teraz, a nie wiem, w której części Polski mieszkacie, bo u nas w przyszłym tygodniu ma być 22 stopnie od wtorku. W poniedziałek jeszcze ma być mniej i ma padać, a od wtorku no 22 stopnie. Przyszły weekend też bardzo ciepły. Więc no, taśma albo resztki birmaty. Też lubię używać takiej birmaty, no więc... Więc no nie wiem, myślę, że ta zmiany pogód, no przecież teraz to bardzo zimno i 11 stopni, żeby w ciągu dnia i z takiego 30, nie? Bo w niedzielę było 30 i to taki skok od razu, to jest przerażające. Myślę, że to swoje żniwa zbiera. Ja z Lubelskiego jestem, no to nie wiem, jaka tam jest pogoda, Artur, jak tam u was wygląda z tą pogodą? Czy leje?
od 2 dni, bo u nas wczoraj też padało. Przedwczoraj też padało. No ja się cieszę, że pada, tylko nie musiałoby być od razu tak zimno, bo w poniedziałek też padało, ale nie było. Ja nie mówię, że ja nie lubię, tylko te skoki temperaturowe są bardzo, bardzo nie na miejscu. No, żeby nie było lepiej słuchać. Ja południe, styk Polski i Czech rano, jak wracałam z pracy, było 7 stopni. Ło! No to nie u nas dycha. W Białystok też pada, ale 20. No widzisz, to jest jednak różnica, a u nas jest 11. Ciepło i słonecznie, to u nas w ogóle już ciepło nie było. No. Dobra, sobie robimy dziurkę. Dobra. Więc ta pogoda swoje żniwo też tutaj nam zbierze. O, sobie też zrobimy, a tu widzicie jest taki fajne w tym zestawie, to też sobie dookoła tu obkleimy. To najpierw sobie to przykleimy, taki ciupalniek. I nie wiem właśnie, co z tym moim facetem nijakim zrobimy. No coś tam z nim zrobimy, ale... No, coś tam z niego wyjdzie. Trochę mi tu zjechało. Jest. Dobra. Tu nie mam biernaty, wiecie? Dobra. Czyli jeden element mamy. Sobie sznurek zaraz zrobimy. Ja popijemy sobie herbatkę, moi drodzy. Już przyszedł etap na herbatkę. Szybko. Z zeszły weekend piłam jeszcze cydr wieczorem, a teraz to już herbatkę. Przeszliśmy momentalnie. Zaraz się zacznie grzane wino. Nie, ja mam nadzieję w ogóle, że to lato do nas wróci. I będzie super fajnie. Włożymy sobie szufladkę do środka, żeby nam się nie zapadało, jak będziemy kompozycję budować. Widzicie, to pięknie nam tu wszystko chodzi. Ja najczęściej właśnie tutaj i wstążeczka wystaje, żeby pociągnąć sobie, nie? Najwyżej pokażę Wam, jak zrobimy tu, to pokażę, jak to najczęściej wykombinowuję sobie tam, co mi tam z tego wychodzi. Dobra. O, jedziemy z biermatem tutaj. Ten ucięłam sobie ten, żeby mi tak mocno nie nachodził. Tak najczęściej stosuję, żeby mocno mi na tą dziurkę nie nachodziło. To sobie docięłam. Czekajcie, bo się zagadałam i zaraz nie będę wiedziała, jak mam uciąć. Wyjdzie mi masło znowu maślane. No nie wiem, jakoś nie potrafię się dzisiaj tu skupić. W ogóle ten tydzień u mnie był mało produkcyjny, produktywny pod względem działalności skrapowej, to na pewno. Górę wzięły sprawy przyziemne i to było trzeba. Czekajcie, to będę miała najmniejsze skrawki takie w całości. Sobie zaraz tutaj weźmiemy, żeby nam się nie zapadało. O! Od razu lepiej. Mam ciacham z takich ten użyjemy do tych małych elementów, to zawsze się przyda.
Oj, whisky nie piję, bo nie lubię. To nie mój klimat. W ogóle. Odraża mnie sam zapach, a smak to jeszcze gorszy. Ja w ogóle nie jestem team alkoholowy. Ja mogę się bawić bez alkoholu. Tam alkohol jest zbędnym. Więc tyle ci powiem. Nie przekupisz mnie tym whisky. Przesunę wam, bo znowu zeszło. Jak ten, to wołajcie, bo ja tu widzę, wiecie, dobrze, a wy nie widzicie dobrze. A to o, wy macie widzieć dobrze, ja to tam się dostosuję, żebym, tyle żebym dała radę. Ręce mi dosięgały, to damy radę. Przez cały sobie poprowadzę taki paseczek. Myślę, że sobie o taśmy uszy możemy jeszcze jakieś uszyć. Zobaczę, czy mam takie w takim męskim klimacie. Coś zaraz poszukam. Gdzieś miałam takie całe pudełko brązowe. Jest o. Grunge artystyk. Więc o. Może być artist, every artist atelier is full of art. Ale to możemy dać tu. Wzbogacimy naszą troszkę brzeg. Czekaj, z tej jest ten, to tutaj damy. Wkleimy ten brzeg. O, ten to jest tak jak znaczki pocztowe. O. Najbardziej nie lubię takich nijakich facetów, ja mówię, Boże. Dobrze, takiego w domu nie mam, nijakiego faceta, bo to już w ogóle byłaby porażka. Czarną i ta czarna też będzie tutaj się dobrze prezentować. Nada takiego trochę charakteru. Tutaj dołożymy czarną. A tam jest czarny ten napis, dołożymy sobie białą. Gdzie jest ten biały? Tutaj. I jest si. Bardzo dobrze pasuje. To samo sobie zrobimy. Taki zabieg. Niby nic takiego, a urozmaici nam tło. Nie wiem, czy używacie taśm washi. Ja powiem wam, że jednak rzadko to robię. Zapominam o nich. A mam ich w swoich zapasach całkiem sporo i nie zawsze. Powiem wam, no chyba częściej powinnam z nich korzystać, a jak już się coś ma, bo się kupuje, bo się podoba, a potem nie wiadomo do czego to użyć, więc staram się
Czasem mi się przypomni, żeby to użyć. I widzicie, taki niewielki zabieg, a już nam się coś tutaj dzieje. Teraz sobie to przyczepimy i to sobie przyczepimy na silniku. Żeby nam, nie chcę mi się birmaty na takie drobiazgi tutaj ciąć. Mam ją taką dosyć poszczępioną, więc było mi ciężko. Więc taśmę piankową to używam do shakerów. Nie wiem jak Wy. Shaker to u mnie jest obowiązkowo z taśmą piankową, zwłaszcza jak te podróże robię. Nie z tekturki, tylko właśnie z papieru, z ramki, to już obowiązkowo jest. Jest zdecydowanie u mnie właśnie taśma piankowa, bo to jest bardzo, bardzo duża wygoda. I ułatwienie, nie? Dobra. Tutaj jest taki granacik. Zaczniemy sobie właśnie, zobaczcie, od tego taga będzie nam stanowił środek, teraz myślę nad kolorem, chyba taki granatowy sznurek mam. Weźmy sobie taki granatowy sznurek, a jeszcze resztka jest, to taka moja, albo ten brąz tutaj damy, to ja myślę, że tego brązu damy, bo tego granatu to będzie dużo. To sobie ten brąz tutaj zaplączamy. Dobra. Podczepimy sobie tutaj i też dam od razu na tą piankę, żeby on nam wyszedł równo. Albo podwójną birmatę, dobra. Nie wiem czego. To zrobimy wystająco, albo nie. Dobra. Już odkleję taśmą, żeby nam nie odstawała. Ta. Myślę, w którą stronę. Czy w tą, czy w drugą. Weźmiemy sobie. No coś mi się nieładnie się układa. Ten mój sznurek. Może go tak po prostu by. Nie. Jest duży ten tak i powiem Wam, że. No taki trochę niknie mi ten sznurek. Dobra, dam go tak. Jeszcze tam będę musiała gdzieś użyć tego sznurka, bo tak mi to. A gdzieś ty chodzisz? Lotosz i lotosz, jak to moja babcia mówiła. Lotosz i lotosz, nie? Taki niespokojny duch z ciebie, tylko latasz i latasz. Na mnie po wsi gierach wołali. Jakby mała. No. W domu byś posiedziała, to nie. Ciągle po wsi latasz. Nigdy ciebie nie ma, jak potrzeba. Ile ja się tego nasłuchałam, ile się tego nasłuchałam, Boże Święty. Jak najgorsze dziecko na wsi. Ja bym nie wiadomo, co złego robiła. Się nie szlajałam, nie puszczała mnie nic, a tu dzieci nie śpią, poszłam sprawdzić, czy już śpią. Ja nie mam możliwości tego sprawdzenia, mąż ogarnia, więc niech ogarnia.
czasem musi przejąć te obowiązki. To są te plusy live'ów, że wtedy zwalnia mnie to z konieczności. Hej Natalko, hej, dotarłaś. Jak tam twoje śpią, czy też nie śpią? Starsze na pewno nie śpi, nie? A mała? Czy to jest... Nie, ty chyba mówiłaś, że ona nie jest z tych, co wcześniej śpią, nie? Czyli mam takie pytanie, w jakim kolorze jest baza na... Teraz jest baza na wyzwanie. A we wrześniu... Poczekaj. Obie biegają jeszcze, no proszę. Szary, tak. Ten? Tak. W grudniu szary jeszcze. Szarą? To masz srebrną, wiesz, Artur? Antracyt, tak, antracyt się to nazywa dokładnie, tak? Agata, bardzo dobrze. Bym palnęła coś, co nie mogłabym palnąć już. Już byłam miesiąc do przodu. Antracytowa. Zawsze coś można wymyślić, Artur. Albo zakupy zrobić. Nie namawiam, ale wiesz. Aha, ale jaki szary, taki grafitowy bardziej? Tak. Poczekaj. Zaraz, jak tu ogarnę, to przypomnij się, to zaraz jeszcze pokażę na wizji. Może będę miała coś na bieżąco w tym szarym kolorze. Dobra, to zobaczcie. Tyle mamy. Myślę, że już nam się tu całkiem bogato zrobiło. Taki szary matowy. Dokładnie tak. Dobra, jak już męczymy ten szary, spojrzę, czy myślę, że miałam teraz to. To nie jest jakoś mój ulubiony kolor, ale chyba miałam na rycerkę. Zaraz wam powiem, czy mam, czy nie mam. Żebym klik od razu. O, zobaczysz. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Nie, przykro mi, ale chyba musiałam wykorzystać, bo szary, o, literka. No, nie znalazłam jednak, więc chyba wykorzystałam. I ja mam DL okienice w takim kolorze, no to tym bardziej działaj. No przecież, jak masz, to tym bardziej trzeba działać. Zakasać rękawy i do roboty. Jak to mówię. Czas wakacji się skończył i zabieramy się do pracy. Uczniowie pracują i co dzisiaj tworzycie? A zobacz, co tworzymy. Męską szufladkę sobie tworzymy w kolorze matowym, granatowym. Już nam szufladka pięknie chodzi. No pięknie nam chodzi, mimo tego chwilowych tych problemów, to i tak super jest, leciutko, więc sobie tworzymy tutaj, tworzymy, działamy, idziemy do przodu, jak to mówią, nie leżymy, a działamy, żeby komuś nie przyszło tu na myśl, że my tylko gadamy, a to tak nie wygląda. Tutaj to jest intensywna praca,
No, Natalka, to witaj w klubie, bo ja dzisiaj prosto z domu, jak wyszłam 5 po 7, to teraz prosto na live'a weszłam do domu. Zdążyłam herbatkę sobie zrobić i prosto na live'a, więc wszystko zrobiłaś podstaw. Przepraszam, spóźniłaś się. Tak? No chodź, tam ci buziaczka. Tylko mojemu małemu dam buziaczka i już idzie spać. Tak? Powiedz dobranoc. Lucy, pa! No. Tam pani ciebie słyszą. Pa! No. Dobra, przepraszam. Buziak musiał być na pożegnanie i już działamy. Miejmy nadzieję, że nam tu nie zaszkodzi, jak szufladka sobie chodzi. O, dokładnie. Tak, zrobiłam od podstaw, czyli złożyłam szufladkę. Papiery już wcześniej miałam docięte, więc to sobie zrobiłam już wcześniej, żeby nie było. Wygoniłam pomocnika. Nie, on to już o tej godzinie to zawsze śpi, a dzisiaj no. To właśnie taki. No, piątek jest, nie? Jak to się mówi. Ale bez przesady, ja wstaję rano w poniedziałek, a nagle jest weekend. To też tak mogę powiedzieć, nie? Żeby to tak nie wyglądało strasznie, Natalka, ale tak jest. Zakindziela jak. Zakindziela ten czas masakrycznie. Jak go zwolnić, to nie mam pojęcia. No po prostu leje się przez palce, nie? Ten czas. To jest najgorsze. Ja nie wiem, jak nad tym zapanować. Chyba na to nie ma żadnej rady, co? Dobra. Tu nam się zrobiło. Lampki to je zaraz. No nie, zdecydowanie dzisiaj nie jest mój dzień na tworzenie, ale postaram się, żeby to miało, że jak to niby tydzień ma 7 dni, a od poniedziałku do niedzieli jest 7, ale od niedzieli do poniedziałku. Dokładnie tak. Tu w poprzek sobie czepniemy. Tylko muszę nadbudować warstwami. Przesunę wam, żebyście lepiej widzieli makabra. No właśnie. Jak tu się nie stresować? A jeszcze tyle rzeczy dookoła, które trzeba ogarnąć. O. W ogóle nie mam ochoty na te urodziny moich chłopaków, ale. Są tylko dzieci, jak im to wytłumaczyć, że mamie się nie chce, nie? No. Wnukami będę siedzieć, no. A to jest najstraszniejsze, że mi się ten starszy pyta, mama, a jak ja byłem mały, to też tak lubiłem się bawić. I mówi, Jezus, dziecko, nie pamiętam już. Tak jak mówiłam, budujemy sobie tutaj warstwy, budujemy przestrzeń, nadajemy tej pracy lekkości. Kto nie był, a dołączył później, czyli robimy sobie szufladkę dla bliżej nieokreślonego faceta, który no, nie interesuje się niczym. Książki czyta. No. I tyle. I tak to wygląda. Więc taką w miarę uniwersalną sobie zrobimy. Dobra. To zaczniemy. Chyba zaraz poszukam jeszcze czegoś bardziej uniwersalnego. Tu jest prezent, więc może się
No, tak patale ze mną Też się tak lubię. no, no właśnie. I jest sok, bo nie pamiętamy. To fajnie wygląda, więc sobie to tu odsniemy. Jako taką rameczkę, za chwilę drugą dam. No i te piękne gwiazdeczki, 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 gwiazdeczki nam tu dodadzą elementów. No więc tak to wygląda, co dalej będzie, to zobaczymy. To bym sobie dała tutaj na podwyższeniu i właśnie takie dziubaski teraz są tu nam potrzebne. Więc tej maty najczęściej nie wyrzucam w ogóle. Staram się żadnej, bo gdzieś to później gdzieś tam się wykorzysta. Sprężynuję mi tu i muszę dotrzymać. Tu też damy teraz. Właśnie lubię takie uniwersalne, tak jak ta kratka jest super. Ten fajnie do dziecięcych też prac wygląda. W ogóle gwiazdkę lubię używać i do dziecięcych, chłopięcych bardzo często. Ten prezent wydaje mi się, że tu będzie spoko. Co jeszcze? Tort mamy. Zaraz wyciągnę jeszcze te wszystkie inne. Dałam tu te drinki. Może o, może se pan wypije coś, co nieco, co nieco. Ale my musimy tutaj dać poszukiwać. Brakuje mi tu czegoś, ale gdzie są moje pudełka? Szerbetkami, bo się skupiałam. Wniosłam. Dobra. Nie, proszę pana, albo się nie jest. Gdzie mam? Położyć się dostaniemy, że dzisiaj. Mówiłaś, co to za wykroń, bo mi mąż do domu wrócił i zawołał i nie słyszałam. No wiesz, mówiłam, zobacz. Agatko. All Create, to jest 8 sztuk, tam są te tagi, takie mniejsze i te takie 4 drobiazgi, więc już Ci pokazałam. Wszystko wiesz, mąż już nie przeszkadza, bo tu w poważnych tematach się nie przeszkadza, powiedz mu. Szukam, co my tu jeszcze mamy. Czarnego już nie damy, bo pewnie ten dramat jest ok. To większy też mamy. Tylko tam mamy taką. Nie, kółeczko damy. Zobaczcie, jak ładne mam. Kazał pozdrowić. O tym banerku, jakim banerku? O tych banerkach. To jest też w tym zestawie, ten banerek. A to są. Proszę. Widzisz, to jest ten Craft and You Design. To są te wszystkie banerki, a z tego są też takie proste, fajne, jak do napisów, więc te też bardzo lubię. Polecam.
z takich, wiecie, rzeczy, które mustkę musimy mieć, nie? No. No i bez dyskusji, tak jest nam potrzebny i koniec, nie? No. Skąd my to znamy? Prawda? No widzisz. Mój to nie nowy zakup, już trochę ma, ale przydaje się. Przydaje się na pewno, więc będziesz zadowolona. Hana, nie przejmuj się, że to stracone pieniądze, bo na pewno nie, bo często używam i u Ciebie tak samo będzie. Obiecuję Ci. I do wielu, niby to jest do napisów, ale widzisz, w różny inny sposób można. Ja mam taki problem. O, zauważy i krzyczy na mnie. Moja ramka wystaje z obu stron troszeczkę. Tak może być, czy nie? Chciałam zużyć. Widzisz. Och, ja dawno już żadnego bonu nie miałam. Och, poszalałam. Właśnie lista mi się robi coraz większa i dłuższa. Ja też powiem bardzo, ale już właśnie folijki do shakerów mi się kończą. Pisak mi się wykończył, musiała kupić. Coś tam jeszcze zapisałam. Z mediowych spraw mi się coś. Aha, lakier błyszczący mi się pokończył, więc. Hej, róża, hej. W ogóle zamawiałam tak, przed komunią zamawiałam, bo zamawiałam wstążki, gnieciuchy. I też już mi się pokończyły beżowe i po komuniach pokończyły mi się beżowe i w ogóle nie mam. Ja listy nie miałam i właśnie kupowałam tak na zasadzie, co zużyję, wykorzystam. No to też jest dobra na pewno myśl. Ja też co zużyję, to wykorzystam. Cześć Iwonko. Ale jeszcze mnie czekają. No, więc ja mi się kończą na pewno folie do shakerów, to muszę uzupełnić, bo mój koszyk CC to ma chyba ponad 60 produktów. A to też, tamten koszyk to i tak co mi się skończy, jakaś baza to tam dodaję. I ja mówię, jest, ale dobrze, że się pamiętam, bo w wielu sklepach się nie pamięta ten koszyk i to jest straszne. Więc wiesz, nawrzucałam i nagle wchodzę, twój koszyk jest pusty. Ja mówię, nie, a tyle czasu straciłam na to wrzucanie. Ja robię listę, bo potem jak robię zakupy, to zapomnę i jednego produktu nie chcę kupować, więc mam listę zakupową. Tak jak spożywkę też kupuję z listą. To tutaj też kupuję z listą. Zawsze na zakupy jeżdżę z listą. A że kupię parę rzeczy, których nie ma na liście, to już swoją drogą. Może wystawać. Jest zapas, więc kompozycja nie przeszkadza. Dokładnie, Natalka, masz rację. Zależy kto co lubi, nie? Więc to tak z tymi zakupami wygląda u mnie, że na zakupy jeżdżę zawsze z listą. Na pewno kupuję wszystko z listy, a czasami też ponad. Już dawno nie kupowałam, dlatego kolejną listę planowałam na zlot dopiero. No ja też sobie właśnie nie kupuję, bo mówię, że sobie na zlocie teraz nie w tą niedzielę, tylko ja muszę renament skrapowy zrobić. Ja w ogóle zrobiłam i tam leżą papiery trochę przetrzewiłam, bo stwierdziłam, że ich nie wykorzystam na pewno. Papiery i wiecie co, i całe pudło mam tekturek na sprzedaż. Więc to, bo sobie pokupowałam nowe pojemniki, porobiłam sobie na regale porządek i te zbędne rzeczy stwierdziłam, że będę utylizować i sprzedawać. Dobra, doszukamy.
elementach do wycinania czegoś nijakiego. Listę też ja sobie piszę, ale zawsze jak już te zakupy chcę realizować, to listę zostaje w domu. Nie, to ja nie wychodzę bez listy. Mój mąż zawsze w telefonie sobie listę robi. Ja jeszcze nie lubię, bo nie lubię tak telefonu, więc u mnie jest papier miejcza. Tu jest pan z czytnikiem, może tego pana weźmiemy, wiecie. Tak myślę. Słuchajcie, ostatnio widziałam, że w Poznaniu z jakiejś sklepą spotkanie. Tak, właśnie, w przyszłym tygodniu, jest w przyszłą sobotę, 21. Jest spotkanie na Wichrowym Wzgórzu, chyba Dom Kultury pod Lipami. Bardzo dużo wystawców jest. Więc warsztaty też są, make-i, take-i, nie wiem czy będą, ale warsztaty są, no ale to najważniejsze to jest spotkanie się z osobami, które mają te same nasze pasje. Tak, dokładnie, Scrap Pasja też będzie, tak, bo na pewno u nich sobie muszę, bo dawno nie robiłam zakupów wykrojnikowych, a oni tyle nowości wrzucili, więc sobie coś tam wybiorę z tych nowości zimowych, bo te podróżnicze stwierdziłam sobie, że góry mam, drogowskaz też mam, więc żadne mi tam nie jest tak pilnie potrzebny, ale te zimowe, które teraz są nowe, myślę, że już są w sklepie. Muszę ładowarkę, to podłączaj. Tak, następną sobotę. Dokładnie tak. O, i teraz nam już się robi jakiś konkrecik. Lubię mieć taki właśnie centralny punkt. Guziki sobie jeszcze na pewno dodamy. Nie wiem, jak wy wycinacie te maluszki tutaj. To jest dla mnie zmora. W ogóle nie umiem skalpela używać. Mam i... No nie tnie on tak, jakbym chciała. Dobra. Jest. W miarę to wygląda. Ja tylko zerkam. Dziś mój syn już ma katar. Jest koszmar. Ja już zamykam. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pa! Wszystkim miłego wieczoru. Tobie też życzymy, Artur, miłego wieczoru. Miło, że byłeś. Więc chyba sobie tego pana centralnego weźmiemy. Tu są takie książki, to możemy te książki, jeżeli on, ten mój facetowy. Muszą na pewno nie, to są takie w starym stylu, ale myślę, że nie zaszkodzi. Hejka, ja dopiero teraz, no hej Martusie, hej, no nie każdy daje radę wcześniej. Ta 20 to jest naprawdę wczesna godzina, zwłaszcza jak po pracy dzieci ogarnąć i to robi się naprawdę ciasno i ciężko jest zdążyć. Ja też tu wpadłam za 2 minuty do pracowni, zanim się komputer włączył i się połączyła kamerka, to swoje musiało być, ale no, zdążyliśmy. Dobrze, że jeszcze żadnej aktualizacji nie było, bo jeszcze jak była jakaś aktualizacja, to już w ogóle by była tragedią. Ja sobie te książki na pół przetnę i część tu wcisnę, bo tu mi pasuje akurat. Zobaczcie, spód. Kawałek książki, a drugie kawałki damy sobie tutaj. Nie będzie widać, że one są tam. Gdzie? O, nawet możemy je dać tu. Już daje nam tam jakąś przestrzeń. Wezmę te. To Klaudia Zdrówka dla Maludy. Oby to lekko i szybko przeszedł, bo robi swoje, nie? Ja wiem,
jęczący i marudzący dziecko to jest ani się skupić na niczym, ani nie. Dobra, szukam czegoś uniwersalnego jeszcze, bo coś wycina na zaś, na bieżąca jednak co chwilę coś brakuje. To jest właśnie nieco ścinek na listki, bo listków brakło. O tego to już też w ogóle mam tam malutko już w tym pudełeczku, no ale cóż poradzić. Może ten kufel piwa by się lepiej sprawdził niż ta whisky. Nie, dla takiego ten to tam nie whisky, ale ten, powiem wam, milczeń. Dobra, nie będę zbytnio kombinować. Ten jest. Muszę go tu dać wyżej, a ten prezent dać niżej. Dobra. Tu jeszcze sobie. Dobra, będę. To ja go smaruję, wiesz? A te plasterki próbowałaś do przyklejenia? Też. Wiesz, może na głowę trochę nam działają. Na pewno wykorzystam, dobra? W tą stronę pana. To mam dobrze uszykowanego. Tak, niby człowiek sobie wszystko wytnie, bo planowałam coś, ale stwierdziłam jednak, że to jednak nie ten klimat i ten samochód mimo wszystko nie będzie w dobrym klimacie. No więc poszukam, wyszło co innego niż zaplanowałam, ale tak jest najczęściej. I tak nie przejdzie. Skóry go obdzierał. A normalnie też na przykład latem krem do smarowania na słońce też nie jesteś w stanie go posmarować, czy po prostu na lekarstwa tak działa, tak reaguje. Jeszcze jedną warstwę sobie damy. A damy go wysoko. Co tam? Będziemy sobie żałować. Mamy ten, to będziemy działać. Olejek na szmatce nie musi przyjść dziecko, tylko gdzieś w okolicy połączony. Wiecie co ja robię? Ja kominek zapachowy z olejkiem, ten właśnie eukaliptusowym włączam. To i do tego dodaję jeszcze majeranek i tymianek. I no dziecko tego, a to wciąga, tak? W powietrzu jest jak śpi. U nas się bardzo sprawdzało, jak był młodszy. Więc to też jest jakaś opcja. Ma nadwrażliwość. Musimy sobie ten prąd tutaj tyknąć. Opla. Dobra. Nakrojone przy łóżeczku za mocno zapachowo. Chodzi i ściąga tobie, o kurczaki, no to
To jest już ciężki przypadek, kochana. O, plastry. No widzisz, no ja kominek zapachowy włączałam, nie? Na ten i naprawdę daje radę. To jest też na pewno. Myślę, czy ten alkohol dawać, czy po prostu już tak zostawić, jak jest, bo powiem wam, że mi się już tu w miarę podoba. No to tak. Też ma inne potrzeby niż my. To wiesz co, weź jak bardzo mocno zaśnie. Jak mocno zaśnie, więc no. Ale te rolki, to są chyba rolki z taśmą filmową. To moglibyśmy jeszcze tu gdzieś je. O. Od dołu je tak. Kto mnie zna, to wie, że tak sobie lubię poutykać jeszcze. Ty jako matka, to tam jesteś specjalistą. My, obce osoby, to tak nie potrafimy. Nie mamy z tym na co dzień do czynienia, więc najlepiej znasz swego syna. Będzie mnie tu tak razić. I chyba więcej rolek z taśmą nie ma. Ale jak uśnie, no więc właśnie ten kominek zapachowy też dopiero jak tak mocno uśnie, bo tak to też nie. Wiecie co, nie wiem, już za dużo będzie tam prezent i tort i wszystko, za duży jest ten prezent, to by musiało grać pierwsze skrzypce ten prezent, to wtedy tak. Jak pierwsze skrzypce by grał, to by było ok. Dobra, ale została nam jedna gwiazdeczka i na pewno ją wykorzystamy, bo no, wrzucę ją, to potem na pewno nie wykorzystam, więc o. A biedę zostawić to tak nie fajnie. Był też chyba mniejszy, może był mniejszy, wiesz? Kawałek tortu jest. Akurat taki duży tutaj mam. Ja myślę, że ten mniejszy już do czegoś służył, wiesz? Bo nie wiem, wiesz, musiałam już do czegoś zużyć wcześniej. Mam kawałek tortu, czapeczkę, kokardkę, prezencik inny w takiej torebce, ale takiej nie mam, więc myślę, że do czegoś zużyłam wcześniej. Bo nie zostawisz tak, no nie. Nie przeżyję. Nie przeżyję tego, jakbym miała to tak zostawić, nie? No właśnie. Ale wiecie co, ja sobie uszykowałam takie fajne brązowe cekiny i tu sobie ich użyję. Zobaczcie. Tylko czy ja je teraz otworzę? Wpadły mi dzisiaj przez przypadek w ogóle w rękę. Ty. Taka ładna, ładny brąz. Myślę, że sobie ich tu użyjemy. Myślę, że tu ładnie nam zrobią robotę dziewczyny.
Dobra. O, dziękuję. Mam nadzieję, że nie wyszła nijaka jak ten solenizant, który mają otrzymać. Ja mówię, że jak tak właśnie ktoś jak zamawia, mówię, nawet najbardziej durne hobby jest lepsze niż jak mówi, a niczym się nie interesuje. To już jest najgorsze, co może być. Powiem wam. Już miałam pana, który interesował się hodowlą gołębi, kury hodował, kolekcjonował stare te radia, więc naprawdę lepiej mieć jakąś pasję niż... A on nie zna tej grupy, nie ten... Na pewno tego nie słyszę, więc nie przejmujcie się, gada tym bardziej, więc... Myślę, że jeszcze możemy guziczki, chociaż myślę, że już z tymi cekinami jest tu na tyle fajnie, że chyba bym... No ja boksa miałam brać właśnie te osoby, które nic nie robiły, niczym się nie interesowały. O, widzisz, to wiesz, o czym mówisz, nie? No, co to może być? Och, no ale są takie osoby, nic. Co ma mi przeszkadzać? Okej. Jest ostatnia. Dobra. I co? Jak myślicie? Jak to wyszło? Jeszcze czarne chlapania zrobimy, nie? Zrobimy. Albo takie w granacie. No zaraz myślę, że będę miała mgiełkę taką. Tylko pochowam ten, bo będę miała tylko ochlapane. A nie, o co chodzi, tylko nie spadnijcie. Dobra. No widzisz, dokładnie to samo powiedziałam, że chlapanie można dodać, nie? No. Zaraz idę szukać mgiełki odpowiedniej. Wyszło cudownie. Dobra, dzięki bardzo. Tutaj tylko opisane, już z daleka widzę. Był mi potrzebny ten na bogato, ale bez szczęścia, ale bez przeładowania. No, cześć Agnieszko, miło, że do nas dołączyłaś. To co, bierzemy się za chlapańsko? No w ogóle taką dragonfly denim. Myślę, że może być całkiem si. Pana buźkę zasłonimy, żeby nie dostał tutaj skleksa po twarzy. I możemy... O! Zapnij sobie, no to, no patrz, herbata mi się kończy, więc będzie trzeba to zapnąć. No i mój ukochany, gdzie jest mój? Silhouette Silver, czyli taki troszkę brąz, mieniący się, też będzie tutaj bardzo dobrze pasował. Powiem wam, że ten granat fajnie wyszedł, zaraz wam pokażę bliżej. Jeszcze sobie ten właśnie brązu też, bo tutaj widzicie, jest tego brązu całkiem sporo, więc... Myślę, że właśnie taki mieniący się będzie tutaj dobrze. No bo mamy dwa właśnie dominujące kolory. Granat niebieski i... Dobra. I mniej więcej zaraz wam podniosę. Odłożę tylko te moje mgiełki. Zobaczcie, o, twarz pana Oz, widzicie? Zobaczcie,
wygląda. Wydaje mi się, że te chlapania dodały tutaj jeszcze całej pikanterii i fajnie się z tymi cekinami, ten brązowy, te brązy i granaty. Dokładnie, bo kraftu, jak widzisz, nie mamy. Mamy granat z brązem. Myślę, że całkiem sobie tutaj wyszło. Mam nadzieję, że się kiedyś zainspirujecie, bo tych męskich prac nie ma za dużo, więc korzystajcie, coś tam ściągniecie i ten. No i życzę Wam cudownego wieczoru i disco jest, tak, trochę disco się błysko, żeby nie było. Życzę Wam cudownego wieczoru. Kto musi, to niech sobie chlapnie. Jest bardzo spoczko. Dzięki Ci, Agatka. Trzymajcie się i zdrówka, zdrówka dla wszystkich. Niech nie chorują i ten wrzesień chociaż będzie bez chorób. Trzymajcie się. Pa!